every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Na początku tego filmu chciałbym powiedzieć, że legend farminga jest naprawdę bardzo dużo, dlatego ciężko było mi zrobić ten film i wybrać taką topową piątkę. Ale nie zrobiłem takiej topowej piątki, ponieważ w tej piątce traktuję praktycznie każdego tak samo, no bo trzeba przyznać, że każdy włożył bardzo dużo serca w robienie tego, co zrobili do FS-a. Także jeżeli chcecie kolejny odcinek z top 5 polskich legend, gdzie znajdą się inne osoby, które też się bardzo przyczyniły, no to oczywiście strzelcie łapę w górę i niedługo film powinien się pojawić. Na miejscu piątym znajdziemy Badziu LS. Jest to człowiek, który zajmował się farmingiem od praktycznie jego początku. Tworzył mody nawet i do FS-a 9, potem oczywiście do 11 oraz do 13. Najbardziej jest znany oczywiście ze swojego bizona, swoich modpaków, czy nawet i map. Tworzył on bardzo polskie mody, jedne z lepszych jak na tamte czasy. Teraz jak wiadomo są tylko edycje jego modów. Nagrywał on też filmy, gdzie na kanale uzyskał prawie 3 miliony wyświetleń ze swoich modów, także ładnie. Na miejscu czwartym znajdziemy Marcina, a dokładnie Marcin345 Moc. Pewnie większość z Was go kojarzy. A więc tak, Marcin bardziej modelował, ale oczywiście umiał też konwertować. I jak wiecie, dużo modów zostało wydanych przez niego, które sam programował, modelował, robił wszystko od podstaw. Wydał on naprawdę bardzo dużo modów, a były to czasy LS-a 9, jak i 11. Jak wiecie, teraz te mody są przerabiane do kolejnych części FS-a. Posiadał on nawet własny fanpage, na którym uzyskał prawie 2000 polubień. Na miejscu trzecim znajduje się Marcelo1942 i był on jak najbardziej zajebistym modelarzem. Modelował naprawdę bardzo dokładnie, niedawno pokazywał co teraz robi, a dokładnie 8 miesięcy temu. Nie wiadomo czy kiedyś powróci do FS-a czy nie, ale za swoich czasów robił naprawdę bardzo porządne mody, czyli standardowo LS11, 9 czy też 13. Teraz standardowo mody są przerabiane. Robił naprawdę fajne bizony, ursusy, a tak w skrócie zajmował się robieniem polskich modów. Na miejscu drugim znalazł się 9michael6, który posiada nawet własną stronę oraz kanał na YouTubie. Na kanale pokazywał jak modelować, gdzie można było się dużo z tego nauczyć. Michael bardziej zajmował się modelowaniem, co wychodziło mu naprawdę świetnie. Dużo modeli, tego co teraz mamy w FS-ie 17 czy mieliśmy w 15, jest na podstawie jego modeli. Sporo modeli, jego nie zostało nigdy skończonych i nigdy nie było wydanych. Niestety. Ale jest to jedna z głównych postaci, a także legenda farminga. Zajmował się także programowaniem. Na miejscu pierwszym znalazła się postać, którą każdy powinien znać oraz kojarzyć. A mianowicie jest to Bociek LS. Twórca pięknych map, twórca naprawdę fajnych animacji, gdzie pewnie pamiętacie 30 z ruchomymi biegami, która wyszła od niego. Piękna seria map Bociekowo. Był on częścią Polish Mods Team, czyli naprawdę fajnej grupy. Zgromadził on 3800 polubień na fanpage'u. Posiadał on nawet własny kanał, także własną stronę. A na jednym filmie uzyskał ponad 1,5 miliona wyświetleń, co świadczy o jego zajebistości.